Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym już odcinku 57. Zagrajmy w Stainless Steel, kampania Polski. Był przestój z odcinkami, ale teraz wracamy, myślę, że na pełnej, brzydko to powiedziawszy, pipie. Natomiast mamy dzisiaj bitwę, słuchajcie, i bitwę, którą możemy przegrać, mając elitarne wojska, tak sobie to uświadomiłem troszeczkę. Bo bijemy się o zamek Skara, natomiast obrońcą zamku Skara jest król Kund. Bardzo dobry dowódca, zdolności do dowódcze tego człowieka pozwalają ludziom przekraczać na polu bitwy granice własnych możliwości i dodatkowo nadciągnął do niego syn Bjorn, który też jest sześciogwiazdkowym generałem, cichy i pewny siebie na stanowisku dowódcy armii, równocześnie odnosząc sensowne zwycięstwa. Po naszej stronie natomiast jest Bozydar z Wiśnicza. Młode wiejskie dziewczyny śmieją się, gdy ten człowiek próbuje im mówić, co mają robić. To powiem wam, będzie... Oj, będzie trudne do zrobienia. Zobaczmy, czy oni mają jakiś bonus. Na przykład ten nie ma żadnych bonusów do hit pointsów, to łatwo będzie go zdjąć. Fajnie. Chociaż jeszcze zobaczymy jego cechy. O! Jest... ma kiepskiego zdrowia, więc łatwo będzie go faktycznie uśmiercić. To dobrze. Ale ma też szramy po bitwach, co daje mu plus 2 do hit pointsów, czyli ma i łącznie plus 1 do hit pointów. Punktów życia. Czyli tak naprawdę potrzebujemy dwóch skutecznych trafień na niego. Książę natomiast. Nie, personal security. No poza tym, że wojsko na pewno, słuchajcie, nie będzie... O, też nie jest z dobrego zdrowia, to bardzo dobrze. To będzie łatwo w takim razie pozdejmować mu generału, świetnie. I to jest taki mały wywiad, który będzie mi potrzebny, moi drodzy. Z uwagi na fakt, że no, kluczem do sukcesu w tej bitwie będzie właśnie uśmiercenie generałów. Co może się tutaj natomiast popsuć? Wojska przeciwnika nie będą panikować. Absolutnie. Dobra, łyk kawusi przy okazji. Spocznie rozmieszczanie. Nasz generał będzie stał z tyłu, jak Bozia przekazała. Jak mam tutaj? No w sumie... się tak zastanawiam, inaczej zrobimy chyba sobie... W sumie linię wojskową dobrze mi ustawił. Mamy w odwodach jeden taki oddział. Trzonem naszej armii są jednostki ciężkiej piechoty. Z ulepszonymi nawet pancerzami. Zajebiście ci miecznicy wyglądają. Nie no, w ogóle, słuchajcie, polskie wojsko późnego okresu to już jest po prostu coś pięknego. Na wszystkim. No i nasze rycerstwo, prawda? Więc tak, weźmy sobie. Zaczniemy przede wszystkim, słuchajcie, od prawdopodobnie od uderzenia, albo po prostu piechotą. I robimy tak, jeden oddział na pewno z tej strony i lekka jazda. Szerzej na flanki. Świetnie. Wy stanowicie jedną grupę. Tutaj muszę... mogę sobie przełożyć jakoś, powiedzmy? O, świetnie. Jak zrobić... z czasem można zrobić taki myk, że ustawiacie je w grupie, później zdejmujecie grupę i oni są obok siebie. No dobra, i zaczynamy. Dobra, on, słuchajcie, będzie szedł w naszą kierunku, więc ja natychmiast postaram się go tutaj zdjąć. Bez was. I od razu cała armia do przodu. Plus... szarża na ciężką konnicę, wy robicie flankę. I tutaj robimy podobnie. Musimy mu uśmiercić generała, jak tak szybko, jak tylko się da. No, w zasadzie stop. Już przy kusznikach. Pięknie. Tych ciężko zbrojną piechotę. Wy kończycie tą kawalerię, wjeżdżacie im w plecy. Harcowników. Włócznicy mnie dopadli do tyłu. I teraz wyślemy generała. Choć
chociaż... Dobra, zabijemy jego konnicę i teraz to będzie piękne uderzenie. Przestańcie strzelać, nie strzelacie w ogóle. Na tych włóczników, ale to będzie proste uderzenie. Miażdżąca szarża. I postaramy się zabić teraz bodyguarda. Czyli... jednostki już... generała. Okay, teraz tam. Świetnie. A piechotą okrążamy. Świetnie. Pierwszy generał nie żyje. Bardzo dobrze. To teraz tych harcowników. No i myślę, że powoli powinniśmy ich miażdżyć. Już z morale tak samo. Tutaj się obróćcie. Ty się wycofaj. Ty tak samo, widzisz mnie w plecy. Generał niech ściga. Wy tak samo. Świetnie. Większość armii przeciwnika, słuchajcie, właśnie zaczęła uciekać. Bardzo dobrze, bo teraz przygotujemy się na nadejście nowej fali. Jeszcze nie jesteśmy bardzo zmęczeni, więc ustawiamy się natychmiast. Ale... możemy sobie pozwolić jeszcze na ściganie przeciwnika. Super. Jeżeli pokonamy jeszcze tą drugą armię, to będziemy w domu. Z tego co kojarzę, to właśnie my też jesteśmy, słuchajcie, jak skomunikowani chyba, więc możemy brać jeńców, nie za bardzo się przejmować. Dobra. Wy tutaj. Jest, co to jest jeszcze? Ta ciężka jazda niech dokończy. Tak samo, połączcie się w jakimś sensowniejszym szeregu. Wy tu. Wszyscy są zmęczeni. Wystraszony. U. Coś nowego w takim razie. Dobra, słuchajcie, ufam, że to w zasadzie było wszystko, co trzeba było zrobić. Przerzucimy jazdę na razie na jedną flankę. W taki sposób. Generał do szeregów. I ciebie, jako dość jeszcze taką zacną liczbę konnych, damy na lewą flankę. Gorzej, że tutaj jest strasznie dużo tych łuczników. Chociaż łucznicy nie mają dobrego przebicia pancerza, to też nie powinno być to źle. Odebrane przez nasze pancerze, oczywiście. No sporo ich tu jest, już troszeczkę mocniejsza armia i możemy sobie też zobaczyć, bo miał tutaj chyba taki jakiś elitarny oddział z dwuręczną bronią. No bo tak, mamy zwykłych wikingów, mają, zobaczcie, ciężkich feudalnych rycerzy. No musimy uśmiercić generała. W zasadzie króla, bo to jest król tutaj. Ja mówiłem, słuchajcie, o oddziale. Tutaj jest ten. On może trochę niszczyć faktycznie system. No dobra, skoro tak ładnie zaatakowaliście, to ja spróbuję skontrować to swoją konnicą.
I od razu... Czy wy troszeczkę odpoczęliście? Tak, jesteście rozgrzani, robimy, słuchajcie, kontratak, ale kusznicy natychmiast starają się ostrzelać jazdę, tutaj uderzyć we wroga. Tak, wy w to szarża, a wy tutaj, tu, a wy na flankę i próbują uderzyć w dowódcę. Pięknie to chodziło. Teraz do tyłu. Też do tyłu. Wow, 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 wow. Tego się akurat nie spodziewałem, tak mocnego uderzenia z jego strony. Tutaj tak, tutaj wysyłamy posiłki, tutaj tak samo. Szarże nie zdążyłem zrobić. To mogę przypłacić. Przegrano. W sumie zapomniałem, że ma jeszcze feudalnych rycerzy. To też nie jest wcale dobra informacja. Więc tak, wy strzelacie tutaj, wy natomiast w tych feudalnych. I bierzemy naszego, słuchajcie, bo moja tutaj konnica zaczęła już panikować. Spróbujemy zabić mu tego dowódcę, naprawdę. No cóż, dla tych łuczników. Pięknie. Król wroga jest w potrzasku. Zadoń wróg. King is slain. O to chodziło. Wracacie. Wy tylko mój dowódca nie zginął głupio. Wycofamy go. Zakuszników, świetnie. I teraz tak, szarża tutaj. To mój Pięknie. Chcę pomóc naszej piechocie tutaj. Znowu do tyłu. I przy okazji chciałbym cię strzelać. Może tych harcowników tym razem. Również do tyłu. Przejedźcie na drugą stronę. A ci jednak twardo. Wracacie, potrzebuję was tutaj. Może być tak, że wygramy, słuchajcie, tą bitwę, ale muszę przysłać tą konnicę niestety do pomocy, bo stracę generała za chwilę. Ci feudalni mogą mnie roznieść. Więc jakby co? Postawa obronna i strzelać w feudalnych. Moja ciężka konnica naprawdę właśnie zginęła. Coś? Dobra, spanikowali. Jeden oddział dodatkowo tutaj, drugi tutaj. Kusznicy strzelać cały czas w feudalnych. Wy do pomocy na tą ciężką konnicę generała. Zobaczcie, kurde, po prostu jak on umiera, nie? Chociaż teraz zaczęli padać. Okej, ładnie, ładnie. Stracę generała. Dobra, wycofujemy się. Weźcie go, ustrzelcie, bo ja po prostu za chwilę nie wyrobię. Ta konnica. Dobrze, ci feudalni się nie ruszają w sumie jeszcze. Czy moglibyście mi pomóc? Dobra, zahaczyli. Zahaczyli, świetnie. O, dajemy radę jeszcze. Jest ciężko, kurde, ale dajemy radę. Jeden został, świetnie, teraz w tych feudalnych strzelać. Tego jednego już możemy sobie pokonać sami.
nie widzę, słuchajcie, tego, żebyśmy to wygrali. No pięknie się ganiacie w kółeczku, naprawdę bardzo ładnie. O, złamaliśmy jego ciężką konnicę, świetnie. Niezmiernie bym się cieszył, gdyby ktokolwiek wrócił na pole bitwy. No właśnie, ci Huskarle. To będzie tragiczne za chwilę. Dobra, ostatni z dowódców nie żyje. A my się w takim razie chyba salwujemy ucieczką. Nie damy rady tego wygrać. No, za dużo jeszcze tutaj jest kuszników, łuczników wroga. Ale zarówno król, jak i książę nie żyją. Więc myślę, że spełniliśmy, słuchajcie, główne zadanie. Mega ciężka bitwa. Dobra, wycofaj się. Sporo ich ucieknie. To też jest dobra informacja. Natomiast rodzina królewska uśmiercona. Główne cele. No, niech wyjdzie poza bitwę. Super. I nasz dowódca przeżył, słuchajcie. Ale naprawdę, uważam, że to jest zwycięstwo. W zasadzie oni odnieśli pyrrusową wygraną. Bo nadchodzi już moja druga armia, która wesprze tutaj atak, a on stracił dwóch potężnych generałów. No i świetnie. Norweski król nie żyje, norweski król, następca tronu, też nie żyje. To jest pytanie, czy to będzie kolejny król, bo... Spread the word... gdzie? Tutaj? No poważnie? No dobra, mogę próbować, w sumie czemu nie? Wyślę go sobie tam, słuchajcie, jak najbardziej. Skoro chcą, żebym tam siał słowo Boże, siać będę, niczym pasterz. Pracy pogorszone z kalifatem, z kardą nominowany sycylijski. Słuchajcie, pierwsza nasza bitwa, którą chyba przerąbaliśmy w tej kampanii. 1000 złotych dla Turbadurów i 2500 na Wielki Rynek. Bierzemy. Miasto się rozbudowuje. Bardzo fajnie, bo teraz będziemy mieli odpowiednie mury. Prawdopodobnie, żeby zatrzymać tutaj jednostki wroga, jakie będą nadciągały, bo wiecie, ten zamek prawdopodobnie niedługo padnie. Mamy już armię mongolskie, ale bardzo dużą też armię połowców. Nie ma tragedii. No i tutaj przystosowujemy tę armię przede wszystkim. Z Bryjańska za chwilę też prześlem nam dodatkowe siły. Czy w Moskwie i w Jarosławiu jest dowódca? Jest. Ile ty masz lat? 53 lata. Jeszcze trochę wytrzymasz w takim razie. No to co? Ja ci daję... W zasadzie wszystko, co jest, może poza konnicą, bo konnica to nie będzie potrzebna do obrony miasta. Jeszcze jedna katapulta? Nie, niekoniecznie. Długo będziecie szli dzięki temu. Idziecie w tą stronę. Świetnie. Prześlemy mu jeszcze dodatkowo, słuchajcie, 4 oddziały. Będą tak, będą 3, tu jest ich raz, 3, 6, 10 plus... Moski kawalerii są ok. W takim razie później zrezygnujemy. Będziemy mieli jeszcze jeden dodatkowy oddział. Możemy dać oddział kuszników, jak najbardziej. Smoleńsku natomiast. Bardzo mi się nastawiał właśnie na te dodatkowe jednostki kuszników. Tu weźmiemy lekko zbrojnych. I czy ja chcę... Zobaczcie, tutaj i tutaj zaczynają już być widoczne wieże z balistami. Świetnie, w Moskwie powinny być też niedługo dostępne. Populacja... No o nie, to za 10, dopiero 10 tysięcy populacji jeszcze brakuje. O to jest, Mary, to panie, to będzie długie. Dobra, wracam na razie do Norwegii. Tu mamy tak... No i to jest już armia fajna, prawda? Też mogę ich tu teraz zaatakować. Mamy tych Huskarli. Większość mojej armii poległa, więc sporo, słuchajcie, pieniędzy się zwróciło za chwilę. Tych by trzeba było też troszeczkę jakby przetrenować, tylko będzie trzeba ich zastąpić jakimś solidnym, powiedzmy, oddziałem, który byłby w stanie
nadzorować miasto. Ile może mieć tu darmowych jednostek? 3. No dobra, to jest okej. Okay. Katapulta nie, nic na razie nie będziemy robić. W lund też nie jestem w stanie niczego przeszkolić, chociaż... Dobra, nie wiem co ja chcę im tu przeszkolić, ale to prawdopodobnie będą pancerze z uwagi na fakt, że masz dostęp do... No właśnie, to może być fajne. Ciężkiej zbrojowni. I katedra jeszcze może powstać. To nie jest głupi pomysł zbudować tutaj katedrę. Robimy. Dowództwa nie dostałeś, bo przegrałeś bitwę. Zastanawiam, co by tutaj można było zrobić, bo część tej armii jest lekko uszkodzona. Słuchajcie, zrobimy tak. Tymi huskarlami zablokujemy mu dostęp. Też Mangonela. My lord. Order's my king. Yes. Dobra, na razie tylko huskarlowie. Tu. I tak. Trudno, ekskomunika, ale zależy mi na tym, żeby go stąd wyrzucić. Teraz wywalimy sobie tą małą armię. Znaczy nie wywalimy ich. Niestety. An honor to serve, my lord. My lord. Yes. An honor to serve, my lord. Chyba wiem, co zrobię. Mogę wyprowadzić część jednostek. Dobra, atakujemy. I szturm. Nie mają, słuchajcie... Znaczy tak. Obrońcy są całkiem spoko. Ale my też mamy... Cofaj się z bitwy. Chodzi o to, czy by mi się to udało zrobić w miarę fajnie. Dobra, inaczej. Kurde, no nie jestem w stanie, naprawdę. Dobra, ty idziesz tu. Mangonel idzie tu. Ty na razie odstąp od... Taku. Tu możemy w sumie zrobić z dwa tarany i sporo machin oblężniczych. Mi się przydało ich połączyć. To doświadczenie, wiecie, już tak fajne. W następnej turze w sumie można by ich podmienić sobie troszeczkę. A ten oddział i ten oddział na tych ciężkich huskarli. Dobra, na razie połączcie i wyślę jeszcze posiłki w ten sposób i wyślę, a tych będzie trzeba przesłać na przetrenowanie, zdecydowanie. To co, do portu i tutaj do Szczecina ich wyślemy w takim razie wszystkich. Już nawet nie będę ich przetrenowywać teraz, słuchajcie, bo to się nie opłaca. Stąd zabierzemy nowe siły, które pójdą na północ. We wszystkich tych. No, do łodzi. Teraz wy tu. Weźmiemy lekko zbrojnych. Weźmiemy kuszników. No i myślę, że możemy zabrać jeszcze te 4 oddziały jazdy. Świetnie. Do portu. Do lund. I chyba mogę tu przeszkolić im pancerze. Spróbujemy. Akurat jedną turę zajmie, a później wypakujemy resztę. Resztę armii. W Kalmarze natomiast. Słuchajcie, w Kalmarze to ciężka jazda. Może być zmniejszenie kosztu. A my tu mamy, w ogóle mamy? Dokąd ja cię przewoziłem? Upsali? Nie. Wizby? Też nie. A, pamiętam, ja prawdopodobnie chciałem go tutaj, do tego polskiego doku przy Artus. Wtedy będę mógł tą armię sobie też przerzucić na przetrenowanie, zostawiłem co najwyżej pruskich włóczników i część tych najemnych kuszników. A przy okazji trzeba zacząć mordować dalej Duńczyków. Chociaż Duńczycy są aktualnie... Nie mam z nimi wojny. Bo Duńczycy aktualnie są wasalami Anglików, prawda?
Dokładnie. To nie, to raczej by mnie to nie interesowało. Możemy spróbować z Niemcami. Pewnie? Dobrze, że wojnę od razu nie wywołałeś. W takim razie. Chociaż skoro tak beznadziejny efekt był tego, to nawet go nie żałuję. Też mnóstwo tych armii. Jezus Maria, ile tutaj w tego wszystkiego się dzieje. Co mamy w tym miejscu, słuchajcie. Gdzie was w ogóle przerzucałem? Już tak nie pamiętam. Widzicie, trochę nie grałem, już oczywiście nie pamiętam, co robiłem. Dobra, do Wrocławia. Chyba do Wrocławia mieli pójść. Siup. W Toruniu. Więcej ciężkiej piechoty. Za chwilkę będziemy mieć też stajnie. I teraz możemy sobie przelecieć, słuchajcie, wzrokiem. Czekaj, ale ja jeszcze nie jestem ekskomunikowany. Jeszcze nie jestem! Okej, okay, dobra. Najpierw rozwinięta frakcja, największa frakcja. Czy kurde, to w tej turze by trzeba było zaatakować. Norwegia zabija moich więźniów, dlatego tak mało ludzi otrzymałem. No i teraz pytanie, jeżeli ja poczekam turę, to papież może chcieć zakończyć ten konflikt. Nie dopuści do tej sytuacji, żebyśmy dalej atakowali Skarę. Jeżeli natomiast zrobisz szturm, jest realna szansa, że mi się to uda. Ale musiałbym wprowadzić sobie trebusze. Tu chyba mogę ich połączyć. Super, nawet srebrne doświadczenie już dostali. To tak, tych i tych wyprowadzę. Dobra, słuchajcie, robimy tą akcję. To jest jednak zbyt ważna tura, żeby nie próbować, ale mam pewien plan, jak to zrobić realnie. Każ Esi przyjąć dowództwo? Na pewno nie. Tylko w tym celu muszę... Kurczę, właśnie chciałem wyłączyć czas bitwy. No chyba tego nie mogę zrobić z poziomu już teraz. No dobra, słuchajcie, próbujemy. Jest to mega ryzykowne, ale zawsze jest jakiś tam plan. Zamczysko się zawsze ciężko zdobywa. Zwłaszcza bez machin obleżniczych. Na pewno będę chciał poczekać, aż przyjdą jego posiłki. To na 100%. Rozpocznij rozmieszczanie i... No właśnie, to będzie kurwa taki problem, słuchajcie, że ja nie dam rady przeciągnąć trebusza ani mangonela tutaj. Nie, to się nie uda. O, właśnie się zastanawiałem, czy będą podwójne bramy, czy też nie. Więc siłą rzeczy będziemy musieli poczekać. No, jeżeli są podwójne bramy, to ja tego nie zrobię. Muszę mieć te machiny oblężnicze, spokojnie. A swoją drogą jeszcze ściągniemy posiłki i wtedy będzie znacznie ciekawszy i lepszy efekt. Przy okazji, czy wy jesteście w stanie też tutaj sobie troszeczkę jakby połączyć te siły? Dziękuję. Tutaj tak samo. Ruskich kuszników. Tych możemy wywalić. Potrzebuję ich. Mam jakiegoś kupca. Nie wiem, czy ten kupiec w ogóle zda egzamin w tym miejscu. Jest tylu kupców, że on za chwilkę po prostu stąd zostanie, no po prostu, brzydko mówiąc, wyrzucony. I jego dobra zostaną przejęte. Spróbujmy tu, na tych rybach. Ale nie widzę tego za bardzo. Dobra, i teraz ostatnia rzecz, która jeszcze nam pozostała w tym odcinku. To przede wszystkim przejrzenie, co nam się buduje i co mamy do zrobienia. Mamy w Rewalu na przykład coś, jakąś miejscówkę. Słuchaj, no zróbmy zbrojownię, małe pieniądze. W Kijowie. W Kijowie od razu będzie trzeba... zrobić mały wypad. I wracacie. Taka jest save, bo coś mi się tak dziwnie przycięło i mi się to bardzo nie podobało. Katedra. Czy ja chcę katedrę? Jak najbardziej. Chciałbym katedrę. Do szkół jednostki. Razem z dowódcą. Robimy tą katedrę. Musimy jakoś, wierzcie, papieżowi troszeczkę wejść w pewną część ciała.
Tutaj w zasadzie... O, machiny oblężnicze. To mi da trebusze. Ja, nie, na razie to nic z czego nie budujemy. Tawerna też mi niewiele tam da. W Salzburgu nawet nie ma co. Chociaż mogę werbować cały czas nowe oddziały piesze. No to bierzemy go. Możemy też zwerbować obsadę dwóch trebuszy. Ile trebusz kosztuje w ogóle? 250 co turę. No to nie jest mało. Ale przyda się, roześlę to na północ. I Roskilde. W Roskilde absolutnie nic. Myślę, też nie ma co werbować na kolejnej jednostki. Wezmę natomiast szpiega. I w Artus będę chciał po pierwsze tutaj zbudować sobie wieżyczkę. Następnie wieżyczkę zbudujemy tutaj. Chcę mieć na tą ciśninę piękny widok. I zbuduję jeszcze wieżyczkę tutaj i tutaj. Moi natomiast zabójcy. Czy wy faktycznie bylibyście w stanie na przykład na czymś wylewelować? Jest to jest tył generał, po prostu udało mi się ich sprzątnąć wszystkich. To wygląda na to, że tylko i wyłącznie na Niemcach mogę troszeczkę sobie tutaj, słuchajcie, polewelować. Ten kupiec? Może? Dobra, coś ci się tam udało zrobić, świetnie. Będziesz starał się, przynajmniej nie doprowadzić do sytuacji, w której jakiś kupiec dostanie się do Danii. No i to by było na tyle. Pamiętam, słuchajcie, chcieliście, żebym odsłonił mapę, więc ją odsłaniamy. Przepraszam, że ostatnio tego nie zrobiłem. Tak naprawdę przypomniałem się dopiero przed chwilą. Jak to wygląda? Więc tak, Anglicy, no przepięknie tutaj, zobaczcie, nawet sobie przybliżymy. Specjalnie nie chcę latać za bardzo, wiecie, po mapie, żeby... Chociaż... Kurczę, no dobra, i tak ten spoiler jest taki, że żaden, za chwilkę te pionki też zostaną przetransportowane. No ostatnia prowincja, ta Skara, która, na której mi tak bardzo zależy, bo Skara będzie moim takim miejscem, w którym się faktycznie mogę bronić przed Anglikami, i później wypowiedzieć im wojnę. Chociaż na razie mam, to są to nasi najwierniejsi sojusznicy. Mamy tych Duńczyków, których też chciałem jeszcze wchłonąć i oczywiście następnym moim celem po przejęciu Skary będzie Magdeburg. Anglicy natomiast mają bardzo mocną, dużą wojnę z... Już nie mają z Aragonią? O! Myślałem, że była ta wojna, czyli co, podpisali chyba rozejm. Ta Aragonia, tak wiecie, nawet w stronę Genuły się zapuściła. Pięknie to wygląda, w ogóle praktycznie cała Francja została przejęta poza północnym wybrzeżem przez Aragonię, przez malutką Aragonię. Ale Anglicy już wytracili impet. Mają rozproszone siły. Dużo ich znajduje się właśnie w centralnych tutaj Niemczech. Ale nie mają tego. To nie są wielkie siły zjednoczone. Oni nie mają tak jak na przykład my, że mamy faktycznie jedną, drugą, tutaj w zasadzie już trzecią, czwartą, piątą. Pięć armii z tej strony. No i około co najmniej trzech, czterech gdzieś tutaj, jeżeli byśmy uzbierali. Raz, dwa... Plus to, co się uzbiera tutaj z 3-4 gdzieś pewnie. Dobra, zobaczmy teraz połowców. No połowcy zostali wyparci siłą rzeczy. No, są, wiecie, cholerni Mongołowie, no to z nimi to nie ma szans za bardzo. Nawet na automacie. I tutaj Serkel zaczyna padać. To nie jest dobra informacja, bo my jesteśmy zaraz następnie po Serkle. I szkoda, że nie jestem w stanie tutaj stworzyć wież z balistami. Bo naprawdę byliby przydatni. Byłyby przydatne. A to też nie jest jakaś wybitnie słaba armia do obrony. Powinniśmy dać radę. Tu jest też całkiem niezła armia. Ją wykorzystamy sobie. Nie wiem, czy ja tej jazdy sobie nie wyrzucę, bo napisaliście mi też, żebym spróbował, hej, spróbuj Ragnar, zrobić może armię typowo jazdy, takich jeźdźców i wtedy nimi uderzyć tą lekką jazdę, na przykład na Mongołów. Zobaczymy, czy to zadziała. Nie, od razu ci mówię, nie zadziała. Ale mamy bardzo tutaj fajną sytuację, bo Baku, no Tbilisi jest słabo broniony. Tbilisi teraz może paść łupem przy okazji Imperium, bo Imperium przeniosło twoje dwie duże armie w okolice, nawet trzecią, taka niewielka, i będą starali się obronić Jerewan. Chorezmianie zostali wchłonięci praktycznie całkowicie, niewiele im zostało.
ale patrząc na to, jakie siły, powiedzmy, zmierzają, wiecie, w tej okolicy mongolskie, to tu nie, na szczęście główny impet nie poszedł na północ. Jest tu kilka armii, jakieś tam pojedyncze, ale z czymś takim sobie poradzimy bez najmniejszego problemu, patrząc nawet co jest na Embi, bo prawdopodobnie też ostatnia fala Mongołów właśnie się wysypała. No tutaj idą jakieś posiłki faktycznie na północ, ale one nie są jakieś gigantyczne, to jest znacznie więcej. Zobaczymy, w którą stronę oni ich skierują. Bo z tego co widzę, o właśnie, to jest to, co chciałem ustalić, gdzie to jest, bo to jest główny blob mongolski, który dobije się prawdopodobnie aż do Kairu. I wtedy dopiero wytracą impet. Więc poszli na południe. Na, w zasadzie na południowy zachód. I dobrze. Jakby poszli tym na północ, żeby tutaj pozajmować te tereny, to prawdopodobnie przebiliby się nam aż pod Wilno. I dopiero wtedy mógłbym myśleć o tym, że faktycznie ich zaczynam zatrzymywać. Patrzcie, tutaj Imperium w ogóle zostało, dało radę dojść nawet do Gazy. Gaza jest za chwilkę, będzie w rękach Imperium. Kalifat został mega osłabiony. Nie wiem, co się stało z kalifatem. Generalnie był przepotężny, a został już zepchnięty do takiej marginalnej siły w regionie właśnie Bliskiego Wschodu i tego terenów już północnej Afryki plus... jak to się na półwysp nazywa? Półwyspu Arabskiego. Widzę, że albo wojna z Chorezmianami. Czy oni się biją też z Chorezmianami? Kalifat? Kalifat się bije absolutnie ze wszystkimi, ale z Chorezmianami się nie biją. Chociaż nie. Kalifat... Tak. Chorezmianie biją się z Połowcami, z Imperium, z Hiszpanami. Nie wiem, czemu z Hiszpanami akurat. Prawdopodobnie, że tutaj posłyszała jakaś... może jakiś dżihad albo krucjata. Dżihad natomiast poszedł na Jerozolimę. Idąc dalej na lewo, udało się przejąć stolicę Sycylii. Nie, Palermo jest stolicą Sycylii, ale... Neapol. Ja generalnie nigdy nie byłem tak daleko we Włoszech, zawsze zatrzymałem się gdzieś na poziomie Monte Cassino. Monte Cassino jest gdzieś w tym rejonie. Więcej we Włoszech nie zwiedzałem. Genua straciła praktycznie na znaczeniu, jest wymierająca. Sycylia bardzo ładnie się tutaj rozwinęła. Tylko czy Sycylia na przykład bije się z Hiszpanami? Z kim ma zarzewie konfliktu Sycylia? Z Genuą i z Kalifatem. Czyli Sycylia będzie chciała ogarnąć tutaj Sardynię i Korsykę. No i może faktycznie samą Genuę. Hiszpanie na razie niewiele robią. Portugalczycy tak samo zostali troszeczkę przyblokowani, a to dziwne, bo Portugalczycy lubili na przykład robić inwazje na Wyspy Brytyjskie. Dobra, tak się prezentuje, słuchajcie, moi drodzy, mapa. Mam nadzieję, że się usatysfakcjonowaliście tym, co się dzieje tak aktualnie na świecie. Coraz mniej frakcji zostaje, coraz więcej wielkich imperiów powstaje z kolei. I tutaj podziękuję wam za uwagę, a ja się za chwilę zabieram do nagrywania kolejnego odcinka z tej serii. Hej, pa, pa. Zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronata, zapraszam do Instant Gaming, zapraszam do Patronata, jeżeli ktoś chce wspierać kanał. Dziękuję serdecznie patronom i oczywiście wszystkie linki w opisie. Do usłyszenia, zobaczenia, hej, pa, pa. Hej, setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.